Choć coraz mniej działających kopalń, to Górny Śląsk jeszcze długo pozostanie regionem górniczym. W czasach, gdy coraz głośniej mówi się o zielonej transformacji i zamykaniu kolejnych kopalń, lokalni aktywiści oraz miłośnicy historii nie ustają w wysiłkach, by ożywić pokopalniane tereny i zachować symbole górniczego dziedzictwa. Karolina Komada. Niegdyś używane do wydobycia węgla, teraz stanowią symbol zanikających już kopalni węgla kamiennego. Choć kopalnia Paweł zamknięta została w 1971 roku, to właśnie została przywołana zbiorowej pamięci. Zawsze jest taka tradycja, że jak wyjeżdża ostatnia tona, to ten wagonik gdzieś tam jest zagospodarowywany. No my tu trochę nadrabiamy historii i rzeczywistości, bo tu już kopalnia dawno została zamknięta. Wagonik usytuowany tuż obok stacji biblioteka ma przypominać o historii, choć z nieco inną inicjatywą, ale podobnym celem przychodzą mieszkańcy Bytomia. Aktywiści apelują o zaprzestanie zasypania szybu Ewa. Bytomianie założyli petycję skierowaną do SRK i władz miasta. Cały czas jest problem z tym dziedzictwem pogórniczym w Bytomiu od właściwie trzech dekad, gdzie miasto raczej odwracało się od tego typu obiektów i w ten sposób trochę zostaliśmy w tyle. I ludzie widzą, co się dzieje w miastach ościennych, widzą, że władze o to samorządowe zaczynają się tym interesować, no bo oczywiście rewitalizacja to nie jest tani proces, ale potem dając drugie życie takim obiektom, możemy czerpać zwyczajnie z tego zyski. Szyb Ewa wciąż należy do spółki restrukturyzacji kopalń. W momencie, gdy zakończy się jego zasypywanie, miejsce straci walor zjazdu pod ziemię w celach turystycznych. Spółka restrukturyzacji kopalń nie podjęła jeszcze decyzji co do przyszłości wydrążonego szybu. Aktualnie likwidowany jest górniczy wyciąg szybowy. Na ten moment szyb Ewa cały czas pełni istotną rolę w przewietrzaniu wyrobisk połączonych z pompownią centrum przy Łużyckiej. Trwające prace przy szybie Ewa, które można zobaczyć, są związane z planowaną znacznie wcześniej likwidacją części zbędnej infrastruktury. Spółka jest też w trakcie rozmów z władzami miasta o przyszłości szybu Ewa. W przeciwieństwie do sąsiadującego szybu Krystyna, który został sprzedany prywatnemu inwestorowi, szyb Ewa miałby być oddany władzom Bytomia. Tak stało się z terenami po kopalni Wieczorek, które w 2023 roku zostały przekazane Katowicom. W miejsce byłej kopalni powstanie hub gamingowo-technologiczny. Chcemy trochę skorzystać właśnie z tego, jaka atmosfera wykształciła się wokół Katowic, jaka jest rozpoznawalność właśnie w tej dziedzinie sportu tego miasta i stworzyć taką przestrzeń też na terenach pokopalnianych, która będzie przestrzenią coworkingową, która będzie przestrzenią biurową, która będzie przestrzenią dużych studiów telewizyjnych po to, aby właśnie zmienić zupełnie oblicze jakby i tej dzielnicy i w ogóle w dużej mierze miasta. Od symbolicznych wagoników po rewitalizację terenów kopalnianych. Niektóre z górnośląskich kopalń cieszą się już drugim życiem. W tym gronie jest na przykład zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku czy katowicka strefa kultury.